Posiadacze Ostrowieckiej Karty Rodziny 3+ doczekali się pierwszych zniżek na zakupy. Z taką inicjatywą do gminy Ostrowiec zgłosiła się spółka kierująca supermarketem przy ulicy Chrzanowskiego. Państwo wyszli z inicjatywą, odpowiedzieli na nasz apel, na apel związany z kartą dużej rodziny i jako pierwsi zaproponowali w ramach naszej karty dużej rodziny możliwość upustu zniżek w swoim sklepie. Każda osoba posiadająca Ostrowiecką Kartę Dużej Rodziny otrzyma 5% rabatu na całość asortymentu. Ulgom nie podlegają wyroby alkoholowe i tytoniowe. Aby mniej zapłacić za zakupy, wystarczy okazać kartę przy kasie podczas płacenia. Czy na dzień dzisiejszy wystarczy sama karta? Tak, zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało, prawda? Nie chcielibyśmy też doprzeć do sytuacji, że no, gdzieś ta karta będzie rozdawana między wszystkich mieszkańców. Niemniej jednak no, zweryfikujemy, czas pokaże. Rabat dla ostrowieckich rodzin 3+ obowiązuje tylko w sklepie tej sieci w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prowadzone są jednak rozmowy zmierzające do rozszerzenia tego pomysłu. Jeśli podejmiemy inicjatywę ogólnopolską, gdzie teraz prowadzimy rozmowy już z Ministerstwem Edukacji, przepraszam, nie z Ministerstwem Edukacji, tylko z Ministerstwem. Będziemy chcieli podpisać umowę na całość sieci, niemniej jednak no, każdy ze sklepów będzie jakby sam deklarował wysokość tego rabatu. Rodziny wielodzietne w Ostrowcu do tej pory mogły liczyć na zniżki w Biurze Wystaw Artystycznych, Miejskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Agencji Rozwoju Lokalnego. Nie wykluczamy, że ten program będą wspierać kolejne podmioty, których właścicielem jest gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Są również sygnały o rozmowach z innymi podmiotami, które myślą o przystąpieniu do programu. Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej, z przedstawicielami cechu rzemiosł różnych. Ten program będzie rozszerzany poprzez inne podmioty. To podlega analizie, na ile ci przedsiębiorcy mogą zaproponować. W gminie Ostrowiec do tej pory wydano 760 kart ostrowieckiej rodziny 3+ dla 148 rodzin. Ta liczba ma rosnąć. Zniżki w sklepie przy ulicy Chrzanowskiego obowiązują od wtorku 10 marca bieżącego roku. Wiemy, że i tak te rodziny robią u nas zakupy, więc jest to tak naprawdę przełożenie naszego zarobku, naszej marży dla tych rodzin. Statystyki są nieubłagane. W zeszłym roku liczba zgonów w Ostrowcu znacznie przewyższyła liczbę urodzeń. Gmina musi dołożyć wszelkich starań, aby na tę demografię wpłynąć. Jednym z pomysłów jest właśnie Ostrowiecka Karta Rodziny 3+. Pytanie, czy ilość ulg okaże się tak atrakcyjna, aby spełnić swoją rolę.